Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym materiale World of Warships i dzisiaj mówimy sobie pierwsze wrażenia z nowego trybu, jaki został tymczasowo przynajmniej wprowadzony do World of Warships i jest to tryb konwoju, moi drodzy, zostało to wymyślone w takiej formie, że mamy dwie drużyny, jedna eskortuje, druga ma tą eskortę złapać, sorry, za te machanki, ale nudziło mi się, bo rozmawiałem przez telefon, także zaraz się to uspokoi. Od razu widzimy, jaką trasą będzie płynął konwój, i mamy do zatrzymania, czy tam zniszczenia, cztery okręty transportowe. Ustalona jest trasa, od razu widzimy, w jakim kierunku te okręty będą płynęły. Mamy okręty tego samego tieru i po stronie atakującej, i po stronie broniącej. I jak dla mnie, już to jest jeden. Znaczy jeden. To jest już pierwszy minus. Bo o ile nie ma wprowadzonego czegoś takiego, że na przykład, nie wiem eskortuje kilka okrętów i możemy zadawać obrażenia okrętom eskortowanym dopiero w momencie, jeżeli okręty eskortujące stracą, powiedzmy, nie wiem, 60, 70 czy 80% HP. Nie, możemy po prostu od razu bić w te okręty, które są eskortowane. No i w zasadzie to jest bardzo proste do zrobienia, bo nie ma jak inaczej ochronić tych okrętów, jak tylko jedymić także. Wprowadzona jest losowość, nie możemy wybrać drużyny, do której chcemy dołączyć. Biorąc udział w takim trybie, jesteśmy przydzielani losowo albo do atakujących, albo do eskortujących. Także, no, branie okrętu z dymem dla strony eskortującej to jest bardzo dobry wybór, a dla strony atakującej to raczej się bardzo nie przyda, więc im, lepiej, im więcej mocnych torped, tym lepiej. W moim przypadku ta bitwa była zagrana koszmarnie, jeżeli chodzi o taktykę i przemyślenia, ale na szczęście przeżyłem i udało mi się tam nawet coś tam zrobić w tej bitwie. Także możemy sobie ją obejrzeć króciutko, ale wydaje mi się, że w miarę treściwa. Yy. To jest jedna rzecz. Nie możemy wybrać sobie okrętu, jeżeli jesteśmy po której ze stron. Nie możemy tej strony wybrać. Okręt możemy oczywiście wybrać do trybu, ale nie możemy wybrać tylko do drużyny. Także to jest minus. Tak jak powiedziałem, jedyna, jedyny sposób na to, żeby te okręty dopłynęły do punktu docelowego, to jest to, żeby po prostu dymić. Jeżeli przeciwnik atakujący eskortę nie ma radarów, no to sobie raczej jesteśmy w stanie jakoś tam ten obszar. Zadymić i żeby te okręty przetrwały. Okręty eskortowane, czyli te transportowe mają dym, więc one mogą same się dymić. Ale to jest jednak sterowany dym, znaczy okręty przez boty, w związku z czym nie oczekujmy tu zbędnie inteligencji. Zobaczcie, że dosyć mocno z tyłu są te okręty. Tu jest tylko 22 000 hp. Jak na starcie z okrętami Tieru 8, to wydaje mi się, że to jest trochę mało. Więc pierwsze zastrzeżenie to było to, że Możemy, nie patrząc na pozostałe okręty, od razu tłut w te okręty eskortowane. Druga rzecz to jest to, że te okręty eskortowane no to są boty, więc podpalimy je, od razu się naprawiają, leci drugi pożar, gość już się permanentnie pali. Z wymijaniem torped, niby WG tam się chwaliło, że te, te boty będą w miarę sensownie te torpedy wymijać, aż tak faktycznie jest, no ciężko stwierdzić. Widzicie, minęło dosłownie kilka minut, kiedy widzimy okręty, już jednego nie ma. Stawia co prawda dym, ale stawia go na tyle źle, że to nie jest dym kroczący ani nie jest to dym taki włoski, który możemy rozstawić na pewnej prędkości, tylko taki standardowy dym, gdzie stawiając go, po prostu wypływamy z tej osłony. Ja tutaj teraz sobie splażuję ładnie, także będzie można sobie chwilę pooglądać wyspę z bliska. Jeżeli jesteśmy po stronie eskortującej, to naprawdę mamy bardzo trudną sytuację. Nie ma możliwości właśnie tego, że musimy zniszczyć ileś tam okrętów, czy ileś procent HP zabrać eskorcie, żeby zacząć niszczyć okręty transportowe. No i w zasadzie to, teoretycznie to by było bardziej historyczne, ale to nie jest gra historyczna, to już od dawna wiadomo. Więc no po prostu dłużej by te bitwy trwały, bo tak po prostu koncentrujemy ogień na czterech okrętach, które mają 22,5 tysiąca HP na tierze 8 będąc. No to powiem wam szczerze, no nie trzeba dużego wysiłku wkładać w to, żeby te okręty pozatapiać, idzie to dosyć prosto. Bardzo ciężko będzie na pewno te okręty doprowadzić do końca, zwłaszcza, że trasa jest znana, więc można po prostu popłynąć w jakieś tam konkretne miejsce, olać całą eskortę i nie wiem, zrobić Jolo jakieś tam dzikie i wsadzić torpedy z bliska w takie okręty eskortowane. Wydaje mi się, że na tyle lat, ile w World of Warships jest mowa o tym trybie, to wprowadzenie go w takiej formie to jest trochę no, słabe, bym powiedział. Dobrze, że wprowadzają nowy tryb i mi się to bardzo podoba, ale powinni być czasami losowani gracze do sterowania tymi okrętami. Trasa nie powinna być ustalona, nawet jeżeli jest ustalona, to nie powinna być znana drużynie atakującej, tylko powinna ją znać drużyna, która eskortuje. Także ja wiem, że to jest wersja wczesna, testowa, ale naprawdę gra ma 6 lat. Niedawno skończyła 6 lat, więc wypadałoby wprowadzając tryb, który był jednym z głównych elementów wojny na morzu, żeby ten tryb był troszeczkę bardziej dopracowany. A tak zrobili takiego gniotka, który no z jednej strony może i będzie efektowny, ale będzie bardzo ciężki dla drużyny, która eskortuje. Gdyby w takim trybie pojawiły się okręty podwodne, no to wtedy byłby to większy sens i może jakoś tutaj kwestię balansu trzeba by bardziej rozwiązać. Spójrzcie, no mija dosłownie 5 minut bitwy, od kiedy rozpocząłem nagrywać materiał, a to już został tylko jeden okręt i to już dosyć mocno uszkodzony. Straciliśmy wreszcie pierwszy okręt. Tirpitz zatopił 3, ja zatopiłem 2. No i tutaj będzie nam wypływał kolejny niszczyciel bardzo blisko, nie wiem dlaczego. Wygląda też jak wypłynął nim bot, nie wiem czy to celowe zagranie, czy to, o co chodzi. O, proszę, mamy kolejnego bocika zatopionego, no i zostaje nam ostatni okręt eskortowy. Także zapraszam Was, moi drodzy, do dyskusji na temat tego, jak ten tryb się przedstawia Waszym zdaniem, co warto by w nim zmienić, żeby on był jako tako sensownie do ogrania. No i w tym materiale to jest wszystko. Dzięki, do usłyszenia i na razie.